tego programu, talk show z bezmózgowcami. Mówi do was Tony Cascarino. San Marino! Tak jest, wiem, że mnie już znacie, krzyczycie przez ekrany. Autografiki później, co nie? Tak. Dzisiaj króciutko właśnie się dowiedziałem z muzycznego kącika, że Bruce Springsteen wydał zajebisty album Letter to You. Zamierzam go kupić. Koszt 64 kopiejki. Gość jest niesamowity, ostatni kawałek śpiewa o czasie, przemijaniu. Chociaż tutaj w ogóle jego piosenki zawsze miały jakiś tam sens. Mam nadzieję, że kiedyś przyjedzie do telewizji polskiej i oczywiście zagra ten kawałek w przeróbce disco polowej, tak. Tom Jones już był tego bliski z przeróbką Sex Bomb, ale on to zrobił w bardziej takim poszanowanym stylu. Natomiast u nas disco polo ma się świetnie. Ostatnio właśnie, no cóż, złote stroje są na topie. Troszkę tak się zmniejszały te lata, nam 70. Troszkę przez nich jest to obciach. No cóż, trzeba jeszcze tylko nosić szczękę albo po prostu nie mieć 1 kilo dwójki. Tak by Kurskiemu pasowało. Nie, to akurat lepiej. Ale tak, bez jedynki dwójki to by było właśnie taka jakby, no bym powiedział, oznakowanie plemienia naszego telewizyjnego, no tak zwanych jedynkowców i dwujedynkowców. No chłopaki z disco polo, wiadomo, to by była nowa moda, oprócz tych słynnych dywanów i wąsów z lat 90. Oglądając program ciężarówką przez Afrykę, właśnie tam w różnych plemionach, właśnie każdy, żeby się odróżnić, to sobie wybijają zęby, nie wiem, przełamują nosy, wyrywają uszy, żeby tylko po prostu się rozróżnić, się tak napierdzielać. No, jakby wyglądali tak samo, to by przecież panowała zgoda. Co to człowiek nie wymyśli? Tak, właśnie. Właśnie? Będę nagrywał swój nowy program. Mam na imię Tony Cascarino. San Marino. Czas właśnie mija. Proszę Państwa, mamy przesilenie zimowo-wiosenne. Może jeszcze troszeczkę powiem o pogodzie. No dzisiaj zaczął padać śnieg. I teraz właśnie taka jest dziwna sytuacja. Przepraszam, pomyliłem się. O pogodzie już mówiłem. Tak, dobrze. Tu mamy jeszcze jakieś tutaj... Tutaj. Tony Cascarino, to Menel. No tak, byłem ostatnio na bazarku, słuchajcie. Jaka rzecz. Ziemniaki zdrożały. Kola staniała. Przepraszam, to nie ten program. A już wiem, miałem gadać o 65. urodzinach Zbyszka Bońka, tak, oczywiście ostatni polski piłkarz, który jeszcze coś znaczy i potrafi tańczyć na lewej nodze, robić to dużo lepiej niż Cristiano Ronaldo z Leo Messi razem wzięci. Co mamy tu dalej? Mamy sytuację naszych polskich kolei. Ostatnio rozjebali nam Warszawę Zachodnią. Co oni planują? Planują wielką konglomerację. Jakieś dworce, podziemne tramwaje. No ja się tylko zastanawiam nad jednym. Znając polską mentalność, my jednak troszeczkę zawsze sobie robimy pod górkę te przepisy. Tu jakieś takie dochodzenia. Kto zawinił, zaraz będą pod górkę. Jakieś zalania peronów, jakaś kurczę grubsza sprawa, wykopaliska, przerwy, obsuwy, zima stulecia. No wszystko będzie się działo, wszystko, żeby nie zakończyć tutaj tych inwestycji. Choćby nawet południowa obwodnica w Warszawie, jak tutaj. No firma włoska, zima, no to stoi, wiadomo. Specjaliści od schodzenia z placu boju. No, ale to taka polska mentalność, że coś potrafią zrobić. Zrobią 95%, a 5% zostawią na kolejne 100 lat w rozbiciu na raty. Tak samo zresztą, jak to robią każde osiedle. Na przykład tutaj na Ursynowie mamy mnóstwo osiedli, które po prostu robią. Zrobią zajebiście pięknie, ale jak ich malutę zostawią, bo tutaj jest afera, tu pani Zdzisława z panem Bieniem się nie dogadają.
tu pan prezes, tu pani prezes, no i kawałek sporny i ani w lewo, ani w prawo. No to ogrodzić, oblachować. Odrobina ludzkiej woli nie zaszkodzi, ale jej nie ma. Pewnie nie wiecie, o czym mówię. I bardzo dobrze, bo o tym jest ten program, żeby tutaj nic nie zrozumieć, co się mówi jednym wielkim bełkotem. Pamiętajcie, to jest program Tony Cascarino dla bezmózgowców, czyli takich jak ja. Co? Okay. No właśnie, no właśnie. Nadchodzi nowa moda. Kobiety z brodą już minęło. Idą teraz, proszę Państwa, kobiety z jednym okiem. O facetach śpiewających jak kobiety to już jest nudno, słyszałam, nadal jednak są zespoły, które na siłę to udowadniają, że to jest jeszcze fajne, żeby tak zaistnieć, pokazać się, wyróżnić, a przecież no dziwną rzeczą się jest, jak facet z wąsami ubiera się jak kobieta w palcie, prawda? Na przykład, no to jest bez sensu w ogóle, no, ale tego się nie dziwcie, to dostałem z Nowego Orlanu, tak? To jest kolejna rzecz, uniseksy. Tam robi się wszystko. Na ulicach chodzi się. To był jeszcze numer fajny. Dadzą, wszystko jest legalne. Dadzą ci drinka, możesz się napierdzielić jak chcesz. Padniesz, powstaniesz, padniesz w upał po prostu. Zbiorą cię na taczkach, ale wszyscy będą w ziołach szczęśliwe. Peace, love and rock and roll. Dzień, w nocy, wszystko żyje. Oczywiście teraz Chińczycy całemu światu pozazdrościli, bo to są kosmici. No i już nic nie żyje. Teraz taka kultura będzie jak kiedyś w XV wieku. Przyjdzie babu i powie ludzi nie będzie. Ludzi nie będzie, bo to jest ten koniec świata. Ludzie wyzbici z emocji. Tak jest teraz, bo emocją to są spotkania. To jest emocje. My jesteśmy starni. A tu tych emocji nie będzie. Tak sobie zażyczyli Chińczycy. No ale skoro wiecie, kupujemy ich skarpety, no to kupimy też ich szczepionki, kupimy maseczki, kupimy majteczki, paseczki, no i kupimy też od nich lekarstwa. Chociaż to jest, powiem wam, z dupy zdarte. Ale Polaku kupuj. A zwłaszcza Polaku 60+. Na koniec może jeszcze z panie powiedz, co ty masz tutaj za cytat jakiś dzisiaj na koniec, może coś takiego fajnego? Z panie? Śmierć jest łatwa i prosta, a życie trudniejsze. Oczywiście kończę, jeszcze zapraszam was na kącik muzyczny na dzisiaj. Wszystkiego najlepszego, mówi do państwa Tony Cascarino z San Marino. Dziękuję bardzo. Wasze zdrowie, ale o tym nikt się nie dowie. Turn the world on which way, just because you ask me to, and I can own another thing. Simple love is simple true. There's no end in what I do, just because you ask me to. Let the world call me a fool, but different things right me and you. That's all that matters, all I do. Anything you ask me to. Anything you ask me.